Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do wysłuchania katechez liturgicznych przygotowanych przez parafię pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata Wiśniowej. Te katechezy są skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej. Przy tej okazji serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, Was, Waszych rodziców. I zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka Kateches. Przeżywamy obecnie tydzień miłosierdzia, dlatego też tematem naszych rozważań będzie postać siostry Paustyny Kowalskiej, a konkretnie historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Bohaterka naszych rozważań, siostra Paustyna, zanim wstąpiła do zakonu, nazywała się Helena Kowalska, urodziła się od 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu koło Łęczycy. Natomiast zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie. Jak widzimy, żyła 33 lata, w języku potocznym mówimy o takim wieku lata Chrystusowe. Nasza bohaterka, siostra Faustyna, miała niezwykły dar. Rozmawiała z Jezusem. Jezus ukazywał się jej, rozmawiał z nią, mówił co ma robić, jak się zachować. Fachowo nazywamy to objawieniami prywatnymi. I dlatego też siostra Faustyna musiała przejść wiele prób i doświadczeń, żeby przekonać innych, że mówi prawdę. Ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy siostry Faustyny, polecił, aby swoje przeżycia zapisywała w zeszytach. Tych zeszytów powstało sześć. Po latach zostały zebrane w całość i wydane w jednej książce, pod tytułem Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Dzisiaj chcemy od siostry Faustyny dowiedzieć się, w jaki sposób i dlaczego powstał obraz Jezusa Miłosiernego. Wiadomości o tym będziemy szukać w dzienniczku. Jak się w praktyce okazało, nie było to takie proste. Pierwszy raz Jezus poprosił siostrę Faustynę o namalowanie obrazu dokładnie 22 lutego 1931 roku. Nasza bohaterka była wtedy na placówce w Płocku. Pracowała w kuchni, w piekarni, w sklepie piekarniczym. Na malowanie obrazu zlecił siostrze Faustynie sam Pan Jezus. Opowiedziała najpierw o tym swojemu spowiednikowi, ale ten odpowiedział, że obraz Jezusa mamy mieć w swoim sercu. Opowiedziała też o tym siostrze przełożonej, ale ta jej niestety nie uwierzyła. Przez dwa lata siostra Faustyna chodziła z myślą o malowaniu obrazu i zastanawiała się, jak to zrobić. Myślała sobie, że jakby umiała malować, to zrobiłaby to sama. Ale malować nie umiała. Trzeba było więc znaleźć malarza i opowiedzieć mu, jakby miał wyglądać obraz. W końcu zabiegi siostry Faustyny zostały uwieńczone sukcesem. Prace nad obrazem rozpoczęły się na początku roku 1934. Malarzem, który namalował portret Jezusa, był Eugeniusz Kazimierowski, malarz, który mieszkał w Wilnie. Żeby malarz mógł namalować obraz, potrzebne jest wyobrażenie i wizja. Siostra Faustyna mieszkała wówczas w Wilnie i opowiadała panu Eugeniuszowi, jak wyglądał Jezus, którego widziała. W ten sposób powstał pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego. Tutaj się zatrzymamy w naszych rozważaniach oczywiście na chwilę. Więcej szczegółów oraz wymowę obrazu, bo obrazy trzeba umieć czytać, podamy w kolejnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Was, Waszych rodziców i życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.